Witajcie, witajcie. Ja dzisiaj na spacerze. Założę sobie tylko rękawiczkę, bo musiałam wyłączyć play, żeby zacząć nagrywać. I zaraz się z wami. O! Słuchajcie, cudnie jest. O, jak rzadko nagrywam dla was vlogi ze spacerów. Teraz też zastanawiałam się, czy to zrobić, bo już jestem po godzinie spaceru. Więc nieco mam zneutralizowane policzki i mam trudność z wysławianiem się do tego. Kiedy na zewnątrz jest mróz, to zobaczcie, jestem z dwoma psami. Jest Leon i tu jest Rico. Maruda. Kiedy jest tak chłodno, to mi zawsze siorpie z nosa, więc mogę być pociągająca momentami. Dzisiaj chciałam wam opowiedzieć o fragmencie mojego życia i bardziej to jako ciekawostka niż jako chwalenie się czy żalenie. Absolutnie nie chodzi o to, żeby pokazać, jak dużo rzeczy mam na swojej głowie, ani też nie chodzi o to, żeby się wyżalić czy pochwalić. Po prostu informacyjnie. Dzisiaj miałam takie przemyślenia. Myślę sobie, że moje życie jest po prostu bardzo, bardzo ciekawe i ja myślę, że każdy może w swoim życiu odnaleźć taką ciekawość, taką fascynację tym życiem. Chodzi o to, że my możemy się po prostu cieszyć wszystkim, co w naszym życiu się wydarza i możemy z tego zrobić coś w rodzaju jakiegoś takiego, wiecie, święta celebracji. Także po pewnym czasie, jak spojrzymy na swoje życie, możemy powiedzieć: wow, moje życie jest naprawdę cudowne, bo w tym życiu odgrywa się dużo fajnych rzeczy i chodzi o to, żeby mieć punkt odniesienia do samego siebie, a nie do innych, bo jeżeli chodzi o porównywanie się, to niestety, ale zawsze w porównaniu wyjdziemy kiepsko, bo jeżeli na przykład naszymi marzeniami jest podróżować i obserwujemy jakieś blogi podróżnicze, czy obserwujemy jakichś influencerów, którzy gdzieś tam podróżują i myślimy sobie, moje życie jest po prostu kiepskie, ponieważ no nie wyjeżdżam, albo nie byłem tu czy tam, albo na przykład imponuje nam ktoś swoją wiedzą i oglądamy, śledzimy życie tej osoby i myślimy sobie, kurczę, moje życie to jest nudne, albo w moim życiu nie dzieje się tak fajnie, bo ja sobie nie jeżdżę na żadne wykłady, a właściwie to czuję się z tym wszystkim głupi. Ja uważam, że trzeba mieć punkt odniesienia do siebie i znaleźć fajność w swoim życiu takim, jakie ono jest. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby nie mieć ambicji, że dążymy dalej, że chcemy czegoś więcej. Nie o to chodzi, ale chodzi o to, żeby docenić po prostu to, co się ma. Jak patrzę na swoje życie obecne, to sobie myślę, wow, ono jest naprawdę mega, mega ciekawe. Kiedyś, wiadomo, byłam sama sobie i wtedy człowiek myśli sobie, nie mam żadnych zobowiązań, mogę sobie robić, co chcę. Później pojawiło się dziecko, a jak się pojawia dziecko, no to już jest jakby mamą, rodzicem, tak, tatą na całe życie i już swoje życie się zmieniło i wtedy myślisz sobie, już sobie nie wyobrażam tego życia, jak to wcześniej było, jak było spokojnie, jak nie było w moim życiu dziecka. No tutaj można to samo powiedzieć o partnerze, mężu, żonie, partnerce. Ach, mi się ten pies pląta tutaj pod nogami. Że nasze życie wcześniej było inne, bo jakby nie musieliśmy liczyć się ze zdaniem drugiej osoby i nie chodzi o to, że my się musimy pytać o pozwolenie drugą naszą połówkę, żeby cokolwiek zrobić, tylko chodzi o to, że my musimy jakby szanować tą drugą osobę w naszym życiu i liczyć się również z jej uczuciami, z jej emocjami. To nie jest tak, że my sobie nagle możemy postanowić wtedy, że będziemy jeździć codziennie w podróż służbową i na tej podróży służbowej będziemy no codziennie, tak? Bo wiadomo, że ta osoba czeka w domu i również potrzebuje nas jako partnerów. Jesteśmy przecież partnerami w życiu, no ale każdy sobie musi to poukładać po swojemu. No a później w moim życiu zaczęły się pojawiać po kolejne stworzenia i wiadomo, że wielu ludzi nie chce mieć psa, dlatego że pies to jest obowiązek, pies to jest zobowiązanie, pies to jest trudność w wyjeżdżaniu. Jeszcze jak się ma małego pieska, to jest dużo łatwiej, bo bardzo często takiego małego psa można wziąć pod pachę, a coraz więcej miejsc akceptuje psa. No więc ja sobie wzięłam dużego psa, który przede wszystkim kierowałam się tym, żeby mój pies był zdolny do tego, żeby spędzać całe dnie na podwórku. Nie chodzi o zamknięcie w budzie, tylko chodzi o to, żeby był na podwórku, bo
w domu, jak mnie nie ma cały dzień, to taka nuda. Na dworze wydaje mi się, że znajdzie sobie więcej atrakcji. No i pojawił się pierwszy właśnie Leo. Co nie przeszkadzało nam, żeby pojechać na kajaki, zabrać Leo ze sobą. Zresztą na YouTubie jest również dwa, są nawet wideo z kajaków, gdzie był z nami Leo. Później pomyśleliśmy sobie, że może byśmy zapewnili mu towarzystwo. I pojawiły się w naszym domu dwa koty, które są kotami adoptowanymi. Po czym stwierdziłam, że może w domu pojawiłby się drugi pies, ze względu na to, że no, Leonowi będzie po prostu przyjemniej. Koty nie są aż takim towarzyszem na co dzień, a Leon będzie z nim spędzać czas, w szczególności kiedy zimą nam bardziej zależy na tym, żeby być w domu niż na ogrodzie, więc wiadomo, że Leon może się czuć samotny. I pojawił się Rico. Już wiadomo, że dwa, to jest Rico, dwóch psów już na kajaki nie zabierzemy. Do tego Rico okazał się psem chorym, z wieloma problemami. No miał już 4 łącznie operacje. No wiadomo, wymaga to ogromnych nakładów finansowych, czasowych, organizacyjnych. Później pojawił się jeszcze trzeci kot, adopciak. No bo jak się okazało, że jest taki cudny kotek do przygarnięcia, no to może czemu nie? Więc okazało się, że z 3 kotami to nie jest tak, że to są 2 koty plus 1, tylko to jest nagle zdecydowanie więcej, bo kuweta się już zdecydowanie szybciej zapełnia. 3 koty, 2 psy, to zdecydowanie więcej zachodu z odrobaczaniem. I jak wcześniej miałam tylko Leona, to mogłam sobie pozwolić na to, żeby zanosić kału do analizy i sprawdzić, czy Leo jest zakażony pasożytami. No więc później zaczęły się wszystkie naraz od siebie zarażać i ja naprawdę nauczyłam się w dużej mierze również parazytologii w sposób praktyczny, a więc oceniając, co zwymiotowałby moje psy, koty, co wychodzi im z pupy, co znajdujemy na posłaniu. I w ten sposób już widziałam i tasiemce, i widziałam nicienie zwierzęce, i widziałam również włosołówki czy tęgoryjce, nie wiem co to było, takie malutkie. Więc tego naprawdę było bardzo dużo. I żeby tego było mało, to jeszcze mam w tym momencie rybki, akwarium, które moim marzeniem było, żeby to akwarium było bezobsługowe. Tak. I jeszcze staw, w którym też planuję rybki, ale nie za dużo. Bardziej to jest taki staw trochę do kąpieli. W nim morsujemy też, w nim moczymy się po saunie. A trochę taki roślinny, czyli generalnie taki uniwersalny staw. Połączenie wszystkiego, a taki staw jest najtrudniej utrzymać, więc powiem Wam, że moja codzienność wygląda tak, że wstaję rano i to już nie jest tak jak kiedyś. Poranna gimnastyka, poranny rozruch, poranna medytacja, kawka w terenie. No, pamiętacie te takie wideo, nie? Jak sobie tam chodziłam z kawką nad drzewo, nad rzeczkę i tam sobie sierpałam tą kawkę i do Was przemawiałam. Tak dzisiaj nie jest to takie proste, bo dwie te mordy moje, które idą tutaj ze mną teraz na spacer, to są mordki, które już od samego poranka zaglądają mi głęboko w oczy przez szybę. One doskonale wiedzą, gdzie się umiejscowić, żeby wywrzeć na mnie wpływ. I po pierwsze hipnotyzują mnie na spacer, po drugie hipnotyzują mnie po jedzenie. Czuję się jak zbawiciel, kiedy po prostu idę do naszego garażu, gdzie śpią psy i koty, bo wszystkie są zamykane na noc w cieplejszych warunkach i bezpiecznych warunkach, bo wiadomo, że lisy, wilki i różne rzeczy, więc wolę mieć na noc zwierzęta blisko i zamknięte, żeby w nocy gdzieś nie chodziły. Więc poranek wygląda tak, że idę z psami na spacer. Czasami nie mogę, jak mam pacjentów. Wtedy jest karmienie psów, karmienie kotów i karmienie rybek. I wtedy spokojnie mogę sobie wyjechać do pracy. No, ale jak się ma psy i koty, to później masz regularne odrobaczanie, więc mam wpisane w kalendarz systematycznie co 3 miesiące odrobaczanie, bo jeżeli przegapię ten termin, no to niestety dochodzi do większej inwazji. Zresztą na temat pasożytów już Wam nagrywałam też tutaj wideo. A jak jest większa inwazja, jak już są faktycznie pasożyty widoczne, to w tym momencie trzeba przeprowadzić odrobaczanie, które trwa od 3 do 5 dni pod rząd, później powtórzyć po 14, później po miesiącu i dopiero później co 3. Więc jest to karkołomne, w szczególności jak ma się kota, której nie jest prosto włożyć tabletkę do buzi.
dwa koty są bardzo takie żarłoczne, więc im spokojnie w okresie zimowym mogę podać w kiełbasce. Jeden to jest taki kot, który nie ma takiej opcji w ogóle na podanie tabletki, więc go owijam szczelnie ręcznikiem. Wkładam jeden palec w szczękę, bo kot nie ma możliwości przesuwania szczęki na zewnątrz, więc jak już się mu otworzy, to już jest koniec. A drugą wkładam tak na pewniaka, bo tu się nie można wahać. Na pewniaka wkładam tabletkę i to jest najlepszy sposób, więc mam w kalendarzu zapisane, że muszę co 3 miesiące odrobaczyć moją zwierzynę. Muszę mieć oczywiście odpowiedni zapas tabletek odrobaczających, bo każdy pies waży 50 kg, więc po 5 tabletek na każdego psa. A więc to zaczynają być spore wydatki. Plus teraz, no już wiosna, zaczyna się okres kleszczowy, więc również wchodzi w grę comiesięczne używanie środka, który działa przeciw kleszczom. No więc ja się zaopatruję. O właśnie, jeszcze może jakbyście chcieli wiedzieć, to w przypadku psów wybieram tabletki, które się nazywają Cestal Plus. Bardzo tanie w porównaniu do innych. To są OTC leki, czyli można kupić je bez recepty. Kupuję w internecie. Mają szerokie spektrum działania, bo również obejmują Giardię, Lamblię. A koty dostają Drontal. Dla psów też jest Drontal Plus. Też jest spoko, ale droższy. Więc koty dostają Drontal. Natomiast jeżeli chodzi o kleszcze, absolutnie nie preferuję tabletek. Za dużo złych rzeczy na ich temat przeczytałam. Kropelka. I tam się akurat sprawdza. To jest Frontline Triact. Triact. To jest dla psów. Idealnie się sprawdza. Naprawdę nie łapię tych kleszczy. Ale trzeba co miesiąc zakropić. Więc ja mam tak mniej więcej od kwietnia do listopada w kalendarzu odnotowane zakropić zwierzęta. A koty dostają Frontline Combo. Też bardzo, bardzo dobry. No i słuchajcie, no jak widać, to trochę tego jest. Do tego moje psy są na barfie. Barf to jest taki sposób żywienia surową, pierwotną dietą, więc mam specjalną zamrażalkę dla tych zwierząt i muszę regularnie, co 3-4 tygodnie zamówić mięso, bo każdy z psów zjada kilogram. To są najczęściej też takie odpady ze specjalnych ubojni. Najczęściej jest to drób albo wołowina. I jeżeli każdy zjada kilogram, to można sobie policzyć, że w ciągu miesiąca zjadają 100 kg, więc na to trzeba mieć naprawdę potężną zamrażalkę. Łącznie mamy w domu 3, bo trochę na nasze jakieś takie bieżące potrzeby, trochę dla psów i no i wiadomo, czasami jest wędzenie, wtedy pojawia się więcej i musimy sobie zamrozić. Koty z kolei są na puszkach mięsnych, więc zawsze też trzeba mieć zapas. No więc powiem Wam tak, czasami poranki wyglądają karmienie psów, kotów, czasami zbieranie żygów, czasami tak zwanego rzadkiego szczęścia, rzadkiej dwójeczki, bo się któremuś jakieś biegunki pojawiły. Różnie to bywa. Koty czasami się lubią schertać tak z góry w dół, nie? Żeby to wszystko tam po prostu spływało. Chodźcie chłopaki. A teraz jeszcze rybki, tak jak mówiłam, myślałam, że to będzie bezobsługowe. Dzisiaj akwaria to są takie profesjonalne filtry typu SAMP, czy jakby drugie małe akwarium filtracyjne. Do tego lampa UV, do tego dwutlenek węgla, bo moje akwarium jest bardzo mocno roślinne, na tym mi zależało. Nie do tego jeszcze teraz denitryfikator. Nauczyłam się chemii akwarystycznej, więc co raz w tygodniu muszę zrobić analizę chemiczną wody, żeby nie doprowadzić do tego, że ryby zaczną zdychać, bo któryś z czynników azotany albo azotyny będzie podwyższony. No i ostatnim czasem przytrafiła się nam ospa rybia. Przyniosłam nowe rybki, czy to było od nowych roślin. I ospa rybia niestety, nim ujawniła się na skórze, spowodowała już śnięcie kilku ryb. Po czym ujawniła się, więc na CITO szukanie środka, bo to akurat po pracy się zorientowałam. No i teraz tak, trzeba podnieść temperaturę wody, trzeba dodać środek, trzeba zapisać w kalendarzu, że po 3 dniach spuszczamy z akwarium 30% wody. Spuszczenie z akwarium tak dużego, 30% wody, oznacza podłączenie specjalnego węża, podłączenie później wody z
kranu, więc mam dom 20-metrowy wąż ze specjalnymi końcówkami do wkręcania w łazience. Więc dzisiaj jest ten dzień, jest sobota i dzisiejszego dnia czeka mnie, jak wrócę ze spaceru, właśnie zmniejszenie ilości, przepraszam, że to sierpanie, ale już mówię 15 minut na tym zimnie. Czeka mnie dzisiaj spuszczenie wody z akwarium, słuchajcie, częściowo podmiana wody i muszę dolać lekarstwo, żeby mieć pewność, że te pasożyty, właściwie to są pierwotniaki, że pierwotniaki, które pływają w wodzie, zostaną już całkowicie wytępione. Także organizacyjnie, jak kiedyś miałam takie spokojne życie, tak dzisiaj muszę zwrócić uwagę na psy i wszystko, co wokół nich jest. Koty, rybki, akwarium, staw. No i jeszcze ogród. Tam też muszę pilnować. Tam też mam zapisane w terminarzu. Rozsypać mączkę bazaltową na przykład. Albo pójść zimą podciąć drzewka. I tutaj bardzo mi pomaga kalendarz ogrodniczy i aplikacja Zielone Pogotowie, więc tutaj szczerze mogę Wam polecić, Państwa, którzy się tym tematem zajmują, wejdźcie sobie na kanał Zielone Pogotowie, bardzo to ułatwia pracę, więc jeżeli szukam rozwiązania jakiegoś problemu dotyczącego właśnie tematów ogrodniczych, no to wchodzę tam. Ale ja mam bardzo mocno zorganizowane dzisiaj kalendarze. W tych kalendarzach są psy, koty, rybki, akwarium. No i jeszcze również cały terminarz publikacji postów na Instagram, na YouTube, na Facebook. Ich jest bardzo dużo. Ale zawsze Wam powtarzam, że możliwości ludzkiego mózgu są nieograniczone. A im człowiek ma więcej na głowie, tym jest lepiej zorganizowany. I paradoksalnie wszystko to się fajnie kręci, ale to też daje takie poczucie celu w życiu. Ja wiem, że dla niektórych osób może się to wydać przytłaczające, może się wydawać, że to jest po prostu jakieś więzienie, że jesteśmy więźniami wszystkich swoich zwierzaków. No, ja powiem tak, wszystko zależy od naszego nastawienia. Wszystko jest w głowie, wszystko zależy, jak my do tej sytuacji przecież podchodzimy. No. Jak dla mnie to życie w takim wydaniu jest bardzo barwne. Gdzie mogę, to sobie wprowadzam automatyzację. Nie rozumiem nigdy, co te psy tak wąchają na tym spacerze. Co je tak zatrzymuje, że on musi 5 minut wąchać akurat w tym miejscu, w tej ziemi, tu. I nasze priorytety na spacerze, moje i psów, się bardzo mocno mijają. Czasami się zastanawiam, czy one się na mnie nie wkurzają za to, że je tak ciągam. No dobra, podsumowując, słuchajcie, wszystko zależy od naszego nastawienia, wszystko jest w głowie, wszystko da się zorganizować. Im więcej mamy na głowie, tym lepiej jesteśmy zorganizowani, a wszystko można również mieć w kalendarzach, gdzie sobie w ogóle można przypominajki zapisywać. Ja często korzystam z Google kalendarz albo z Planway kalendarz, który jest takim dodatkiem do Chroma. I też korzystam z Trello. Trello jest bezpłatne. W Trello możecie sobie przyklejać karteczki, żeby nie było tak, że całe biurko macie zaklejone żółtymi karteczkami. To Trello jest tutaj bardzo pomocne. Zresztą też planując na Trello i wpisując sobie tam daty, to jest wysyłane do Google kalendarza albo właśnie Planwaya, ale Planway też jest połączony z Googlem kalendarzem, więc fajne jest to, że Wasz telefon Wam po prostu przypomni: dzisiaj odrobacz psy i koty, dzisiaj dolej lekarstwo do akwarium, albo odwiedź mamę, odwiedź tatę, kogokolwiek, bo wiadomo, że później już jak właśnie tyle na głowie, to pewne rzeczy, nawet te, które są bardzo istotne, trzeba zapisać, bo tak najzwyczajniej w świecie w nawale tych różnych rzeczy się po prostu o tym zapomina. Ale ja uważam, że moje życie jest barwne, kolorowe i po prostu uwielbiam je w takim wydaniu, jakie ono jest. Trzeba się przyłączyć.